Nowoczesne miasta i ich mieszkańcy stawiają nowe oczekiwania. Dzisiaj przystanki mają być smart, z aktualną, interaktywną informacją o rozkładzie jazdy uwzględniającym opóźnienia. Mają być bezpieczne, stąd monitoring. Mają zapewniać komfort, są ogrzewane i klimatyzowane. Muszą być dostępne dla niepełnosprawnych oraz posiadać głosową informację dla niewidomych. Dodatkowo o każdej porze dnia i nocy powinny umożliwiać zakup biletu, także za pomocą karty i smartfona. To prawdziwe rozwiązania Smart City. Rzeszów się rozwija. Na ulicach coraz większy ruch, coraz więcej przewoźników. Chcielibyśmy, ażeby samochodów było coraz mniej, stąd władze miasta kierują bardzo dużą uwagę na transport publiczny. Kompleksowa rozbudowa miejskiej infrastruktury przystankowej w Rzeszowie jest zintegrowana z funkcjonującym w mieście od 2015 roku systemem elektronicznej informacji pasażerskiej. Nowy projekt uzupełnił istniejącą infrastrukturę o 6 dodatkowych urządzeń do sprzedaży biletów oraz 16 nowych tablic elektronicznej informacji pasażerskiej. Na 47 rzeszowskich przystankach autobusowych został też uruchomiony system inteligentnego nadzoru do monitorowania ruchu w zatokach autobusowych. Instalacja wyposażona w urządzenia do monitoringu wizyjnego, przetwarzania informacji oraz niezbędny sprzęt telekomunikacyjny pomoże zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo i komfort korzystania z komunikacji miejskiej, a także wychwycić przypadki bezprawnego korzystania z zatok należących do Zarządu Transportu Miejskiego. Spotkaliśmy się z problemem zatrzymywania się na przystankach autobusowych w centrum miasta przewoźników, którzy nie byli do tego uprawnieni. Był to poważny problem dla naszego miasta, nie mogliśmy sobie z tym poradzić, ale na szczęście rozwiązania technologiczne ASECO, które zastosowaliśmy w centrum, spowodowały, że ten problem zniknął. System inteligentnego monitoringu przystanków w pełni współpracuje z systemem dworca lokalnego. Oba projekty mają wspólne centrum zarządzania i wspólną bazę danych notyfikującą o wykorzystaniu zarówno zatok na dworcu, jak i zatok na mieście. To za pomocą kamer ANPR odczytywane są dane o autobusie, który zatrzymał się w danej zatoce. System sprawdza, czy dany autobus znajduje się na białej liście, czyli ma podpisaną umowę z Zarządem Transportu Miejskiego na korzystanie z tego przystanku. W przypadku, kiedy jej nie posiada, system notyfikuje to dla operatora i wysyła odpowiednie powiadomienie do systemu CEPiK, sprawdzając, weryfikując jego dane i wysyła powiadomienia o naruszeniu umowy. Pierwszy tego typu system w Polsce, system monitoringu wizyjnego przystanków autobusowych w centrum miasta, jest systemem, który bardzo poprawił sytuację, jeżeli chodzi o porządek, o sprawność ruchu autobusów komunikacji publicznej w mieście Rzeszowie. I myślę, że przydałby się w każdym mieście w Polsce, ponieważ usprawnia ruch i powoduje, że korzystają z przystanków tylko przewoźnicy, którzy mają do tego prawo. Rzeszów to niemal 200-tysięczne dynamicznie rozwijające się miasto na południu Polski. To miasto bardzo młode, niemal 1/4 jego mieszkańców stanowią studenci korzystający głównie z komunikacji miejskiej. Dlatego jest to miasto chłonące tak szybko nowinki technologiczne, lider Smart City w Polsce. Smart City to też ekologia, inteligentne rozwiązania mobilne, energooszczędność. Smart City to przyszłość. Z ASECO Data Systems, liderem rozwiązań IT dla Smart City, przyszłość zaczyna się dziś.